Drugi trener jest pan Spinkie Fajo Krzysztof. A jeszcze raz o wielki, wielki gorący doping. Niego! Sebastian Kurowski. Żółtokac pozostał pomijany zawodnik numer 3 z drużyny gości Jakub Wańczyk. Marek Kundakowski 2-1.
Dobra. Tu jest ta! No cóż, mogę dwa słowa mogę tylko powiedzieć, że Mikołaj jest w grudniu, a prowadząc 2-0, mając praktycznie mecz pod kontrolą, dajemy sobie strzelić dwie bramki z niczego i kończymy mecz w 10. Hetman doprowadza do remisu, remisujemy spotkanie 2-2. Pewno przed przyjazdem do Zamościa wiedzieliśmy, że to jest trudny teren i z remisu bylibyśmy może i zadowoleni, natomiast prowadząc 2-0 trudno być zadowolonym z remisu, gdzie można było mecz spokojnie wygrać. Znaczy tak, przegrywaliśmy 2-0, daliśmy sobie strzelić takie głupie dwie bramki. Myślę, że cały zespół zapracował na ten remis, na te dwie bramki, nie tylko ja, ale cały zespół grał do końca i z tyłu na zero. W drugiej połowie już naprawdę staraliśmy się bardzo. Dwie bramki zasługa pomocników, rzucili bardzo dobre dwie piłki i wykorzystałem, myślę, że i ucieszyłem kibiców i drużynę. Dobry remis. No na pewno mecz u siebie, bardzo chcieliśmy go wygrać. Pierwsze 20 minut uważam naszej przewagi, kilka bardzo groźnych sytuacji, zabrakło ostatniego podania. Gdybyśmy na początku zdobyli bramkę, uważam, że wygralibyśmy ten mecz. Ale dwa błędy, stały fragment w pierwszej połowie, a w drugiej błąd sędziego, bo uważam, że była pozycja spalona przy drugiej bramce, no niestety nieodgwizdany i w konsekwencji znowu na swoim stadionie musimy gonić wynik, przegrywamy 2-0. No i tu znowu, no trudno mi się nie cieszyć, przegrywając 2-0, chłopcy gonili, grali ambitnie, chcieli wyprowadzić ten wynik, bardzo nam zależało, żeby wygrać. Udało się tylko zremisować, ale dokładamy sobie znowu jeden punkt, jedziemy na następny wyjazd do Łomży. Postaramy tam się zrewanżować za to, że dzisiaj nie udało się wygrać. I oczywiście gratulacje znowu dla chłopaków, że mimo niekorzystnego wyniku do końca grali i próbowali ten mecz wygrać.